Gotowi. Panie trenerze, kiedy Bologna wygra 4-0 takim wynikiem większym niż 1? Słuchajcie, no, najważniejsze, że wygrywamy, prawda? Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudny mecz. Pomimo to, że ta drużyna piastuje tam dół tabeli, prawda? Ale nasze statystyki jasno stwierdziły, że do tego meczu straciła jeden punkt mniej niż Sokół, niż Lechia. I jako trzecia drużyna pod względem strzelonych bramek na wiosnę jest. Także to nie byli jacyś, nie wiem, kopacze, tylko naprawdę grali w piłkę. Tutaj wiedzieliśmy, że nie przyjadą, nie zagrają otwartej piłki, starali się grać z kontry, ale ja uważam, że to był nasz najlepszy mecz w tej rundzie. Oczywiście zabrakło tych bramek, tak? Zabrakło tych bramek, bo zabrakło troszeczkę zimnej krwi pod bramką przeciwnika, szczególnie w tych newralgicznych momentach. Tego ostatniego podania zabrakło. Ale trzeba się cieszyć z tych trzech punktów, bo cały czas mieliśmy przygniatającą przewagę. Nawet te kontry, z tych kontr przeciwnika nic nie wynikało. Także chwała drużynie za realizację. No i przede wszystkim za konsekwencje i to, że wygraliśmy. 1-0, wygrywajmy tak do końca. Będę się cieszył. Często będziesz zmienił szablon, bo tak ostatnio przyzwyczaiłeś nas do tego, że jednak bramki padają po 80 minucie. To znaczy tutaj nie ma żadnych założeń, prawda? My nic nie planujemy. No, chcieliśmy tą bramkę strzelić na samym początku, dołożyć drugą. Nie udało się, ale konsekwencja, dyscyplina taktyczna na boisku spowodowała to, że strzeliliśmy ją w 80 i to się liczy. Dużo sytuacji było. Znowu brakuje szczęścia troszeczkę. Będziecie mocniej trenować przed LKS-em, żeby jednak w tej Łodzi nie było tak, znaczy żeby zamknąć usta ewentualnym krytykantom, którzy mówią, że to tak trochę fartownie wygrywać. Znaczy jakie fartownie? Każdy, kto był na tym meczu, widział, że mieliśmy przygniatającą przewagę i tak jak powiedziałem, zabrakło tej zimnej krwi pod bramką przeciwnika. Mieliśmy ku temu dużo okazji. Wychodziliśmy 4-3, w końcówce wyszliśmy 3-3, prawda? Lepiej rozegrać tą sytuację, no, ale trzeba się cieszyć z tego 1-0. Grajmy tak do końca, wygrywajmy po 1-0 i osiągniemy cel, jaki sobie założyliśmy na tą rundę wiosenną. Jeszcze nie sprawdziliśmy tego dokładnie, ale podobno pobiłeś tą serię, którą w sezonie mistrzowskim Polonia miała na wiosnę. Cieszysz się z tych 8 już zwycięskich meczów z rzędu? Na pewno cieszy to, że wygrywamy, że wygraliśmy 8 kolejnych meczów. Jesteśmy liderem, tego fotela lidera nie oddajemy, a przy tym inni, którzy nas gonią, tracą punkty, tak? Także to jest jeszcze większy dowód do zadowolenia, także jedziemy dalej, no teraz będziemy się przygotowywali do ŁKS-u, a jeżeli chodzi o pytanie, czy będziemy ciężej trenować, my cały czas ciężko trenujemy. Trenujemy wszystkie te sytuacje, no ale dzisiaj akurat tak się mecz ułożył, że nic nie chciało wejść. Słupek, Szabat miał w pierwszej połówce bardzo dogodną sytuację. No i tak jak powiedziałem, kilka odbiorów w drugiej połówce, które jeżeli byśmy lepiej rozegrali pod bramką przeciwnika, na pewno by ta bramka padła. No. Uważam też, że dwa karne nam się należały, bo tam była i ręka i później na Małku też ewidentny karny, ale tutaj nie ma zastrzeżeń do sędziego, bardzo dobrze sędziował, stworzył dobre widowisko. Jestem zadowolony z postawy drużyny. Nikogo tutaj bym szczególnie nie wyróżnił, bo każdy oddał serce na tym boisku i to zaprocentowało. Czy ustawienie bocznego obrońcy jako defensywnego pomocnika, chodzi na Mało Bochenka, sprawdziło się według ciebie? Znaczy Bochenek no dzisiaj był najlepszym zawodnikiem na boisku, także widać, że bardzo dobrze czuje się na tej pozycji. Oczywiście są jeszcze drobne błędy, szczególnie w pierwszej połówce, ale skorygował to w drugiej, no i w drugiej połówce zagrał wzór. To znaczy, że w momencie, kiedy Piotrek Kosierowski wyzdrowieje, już będzie problem bogactwa? Znaczy problem bogactwa jest cały czas. Na każdej pozycji jest walka o tę pozycję i to jest pocieszające, bo ja nie mam problemu z ustawianiem składu. Czy ktoś wypadnie za kartki, wchodzi na jego pozycję kolega, który gra tak samo, na tym samym poziomie, co ten kartkowicz. Także
jestem zadowolony. Jeszcze poprosimy o ocenę Wierzbowskiego. Bardzo dobry mecz. Oczywiście no, tutaj każdy może powiedzieć, że miał kilka strat, tak? No, ale on ten ciężar gry brał na siebie, także czy Zidane, czy inni rozgrywający najlepsi na świecie, też jakby się wzięło statystyki z meczu, też mieli dużo strat, tak? Ale ta jakość tej gry jest poprawna, tak? No oczywiście inaczej to wygląda, jeżeli on schodzi z ławki, tak, na podmęczonego przeciwnika. Tutaj trzeba było powiedzieć, że zagrał od pierwszej minuty i ten przeciwnik miał siły, ale zagrał na bardzo wysokim poziomie. Także... Miałeś dużo pretensji dzisiaj do Grześka Wojdyny? Znaczy nie, miałem pretensje, szczególnie w pierwszej połówce, że za dużo było tej niedokładności, tak. Te wrzutki z bocznych sektorów, czy Szabata, czy Wojdygi, czy nawet była sytuacja, gdzie fajnie przełożył w polu karnym przeciwnika zapaśnik i zamiast jeszcze sobie odjechać do boku i spróbować uderzyć, to niepotrzebnie wrzucał do piłkę. Także tak jak powiedziałem, troszeczkę za mało dokładności pod bramką przeciwnika. Zabrakło tego ostatniego dokładnego podania. Dziękuję. Dziękuję.